Tym razem bieg rozpocząłem w Rudyszfałdzie. Odniosłem dziwne wrażenie, że Chałupki, Zabełków i Rudyszfałd w jakiś niezwykły sposób się ze sobą przeplatają. Bo nigdy nie wiedziałem na 100%, gdzie się znajduję. Trochę niczym w Trójkącie Bermudzkim. Dość szybko zorientowałem się, że ta gmina jest naprawdę bardzo interesująca i na pewno jeszcze wiele razy się tutaj wybiorę, by zagłębiać kolejne ciekawostki. Na pewno wart uwagi jest pałac w Chałupkach, który dawniej spełniał funkcje obronne, był nawet otoczony fosem. Dziś na szczęście, by się do niego dostać, nie trzeba już przeprawiać się przez rzekę. Jeśli już mowa o rzece, prawdziwym cudem natury są graniczne meandry Odry. To jedyny w Polsce odcinek tej rzeki o przepływie zbliżonym do naturalnego. W Roszkowie uwagę każdego amatora mocnych wrażeń przyciąga Park Linowy. Przy Żanowicach podążałem Aleją Michowskiego fragmentem starego traktu komunikacyjnego. Dzięki temu dowiedziałem się, jak duże zasługi ród Lichnowskich miał dla lokalnej społeczności. Fakt, że dobro, które czynili dla innych, zostało docenione, dodała mi optymizmu. Przemknęło mi też przez myśl, iż w tej gminie mieszkają ludzie wdzięczni i życzliwi, dlatego czym prędzej popędziłem zwiedzać dalej. Po drodze pomiędzy Nową Wioską a Owsiszczami w pierwszej dolinie po prawej stronie znajduje się niemała pasieka. Gdy dotarłem do Owsiszcz, mojej uwadze nie umknął dwukołowy zabytkowy wózek strażacki. W końcu dotarłem w okolice kościoła świętego Urbana i tam stało się coś, czego nikt się nie spodziewa. Hej wszystkim! Znajdujemy się w Tworkowie, a konkretnie na trasie Urbanek. Proszę zobaczyć, jaki tu jest fajny obiekt, jakiś kościółek. O, Oliver? To ty? Cześć, co ty tutaj robisz? A widzisz, wykonuję kolejny bieg naokoło Krzyżanowic. Powiedz mi tak, bo widzę, że tu ładny obiekt, kościółek. Jesteś w stanie coś kilka słów powiedzieć na jego temat? To jest kościółek świętego Urbana. Mamy w Tworkowie kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, apostołów, ale mamy także kościółek w lesie, kościółek świętego Urbana. W Tworkowie mamy wiele pięknych miejsc, mamy piękny basen, mamy także ruiny zamku w Tworkowie, właśnie wspomniany kościół. Natomiast ja najbardziej lubię tutaj to spokojne miejsce, w którym można właśnie pobiegać, można spędzić czas wśród natury. Słyszymy właśnie śpiew ptaków w tle. Także to jest moje ulubione miejsce na odpoczynek. Super. Dobrze, że jesteś, bo właśnie przed chwilą dostaliśmy kapcia i pomożesz mi naprawić moje wigry. No, naprawimy tutaj rower, naprawimy także powiat. No to naprawimy. No to my lecimy naprawiać rower, a potem ruszamy dalej w bieg. Trzymaj się. Hej! Hej! Tworków rzeczywiście ma sporo do zaoferowania. Ruiny pałacu robią wrażenie. Zaciekawiło mnie, że w XIX wieku przy pałacu produkowano browar w bawarskim stylu. Wtedy jedyny taki na Górnym Śląsku. Wolałem za długo nie myśleć o zimnym trunku i udałem się dalej. Nie możemy również zapomnieć o młynie. Z 1914 roku napędzany turbiną, stojący na miejscu starszego drewnianego wodnego zmiankowanego w 1703 roku. Jako fan sportu musiałem się udać i odwiedzić stadion LKS-u Tworków. I tam spotkała mnie kolejna niespodzianka. Hej wszystkim! Właśnie dobiegłem do Tworkowa, a konkretnie to znajduję się na obiekcie LKS Tworków. Dlaczego tutaj? No bo to właśnie tutaj mój syn rozpoczął przygodę z piłką nożną. Oliver, ja Cię ponownie dzisiaj witam. Witam Cię, znowu się spotykamy. Słuchaj, kilka słów na temat LKS Tworków. Jesteś w stanie powiedzieć? Pewnie, że tak. LKS Tworków teraz drużyna jako jedyna w powiecie w czwartej lidze. Wielki sukces dla naszego klubu. Ja akurat no przed chwilą z Urbanka teraz postanowiłem pobiegać sobie tutaj na naszym obiekcie, między innymi także sprawdzając, czy dobrze są tutaj wydatkowane środki,
które między innymi także dzięki mnie tutaj właśnie na ten obiekt trafiły. W Bolesławiu zwróciłem uwagę na niepozorny przystanek autobusowy. Cieszy mnie, że coraz bardziej się dba o estetykę takich miejsc. Niektórzy podejrzewają, że nazwa tej wsi została nadana na cześć Bolesława Krzywoustego. Na sam koniec potruchtałem do Binkowic, gdzie moim oczom ukazała się piekarnia z imponującą i wyjątkową architekturą.